słyszysz tylko świst na przykład ponad chmurami i ty ich nawet nie widzisz więc w tym momencie działa wyobraźnia patrzysz w niebo patrzysz na te chmury na te snopy światła i sobie wiele rzeczy wyobrażasz jednocześnie widzisz jak uderza w ten budynek tych 800 metrów dalej i to widzisz w tym momencie ja sobie to relatywizuję mówię no jaka jest szansa że nagle jakiś wania zmieni wiesz Zmieni koordynaty i będzie chciał walić w to osiedle domków jednorodzinnych szanse Niby jedna na milion, tak sobie to tłumaczę. Ale wiesz, no ludzka psychika płata figle, i nadal jednak starasz się stronić od tych ostrzałów i wiesz być jak najdalej. Więc o tyle, o ile umiesz reagować pod stresem, to nadal robi na tobie to kolosalne wrażenie. Ale znowu starasz się kierować logiką, mówisz no, celują tam. Jesteś w miarę bezpieczny, jesteś trochę niżej więc powiedzmy, że jest git.